Milicyjne kontrole na ulicy, Jaruzelski w telewizji, piękna pogoda, poczucie niewiedzy. Tak wspominają 13 grudnia 1981 roku suwalczanie. Dziś mija 29. rocznica ogłoszenia stanu wojennego w Polsce. Pamiętam i dla mnie nic nie to nie przeszkadzało. Pracowałam, szłam z pracy i późno policja mnie skontrolowała. Wzięli mnie do samochodu, odwieźli do domu. Nic ja nie mam naprzeciwko stanu wojennego. Pamiętam, bo mąż w wojsku w tym czasie był. 29. rocznica, tak, ogłoszenia stanu wojennego, oczywiście. 13 grudnia, to ja wiem. A pamięta pani tamten dzień? Pamiętam, bo ja żyłam w tamtych czasach, ja 56. rocznik. No ten komunikat taki, nie, w telewizji był, pana tego Jaruzelskiego. I niedziela była. I włączony został telewizor i usłyszeliśmy, że został zapoczątkowany stan wojenny. Po prostu takie było wstrząśnięcie, wzruszenie wewnętrzne ludzi było. Bardzo, bardzo. Zaskoczeni ludzie, nie wiedzieliśmy, też taka sytuacja się znajdziemy w takiej sytuacji. Po prostu jakby była wojna. Pamiętam stan wojenny. Pamiętam, że była to niedziela. Dzień był przepiękny. Nie bardzo wiedzieliśmy, o co tutaj chodzi. Jaka wojna? Co się dzieje? No i potem dopiero, że to jest stan wojenny. Zależy kto, po której stronie był. Wiem, że ludzie ucierpieli również. Ja byłem po stronie Solidarności i większość, nawet wyższych oficerów było po tej stronie Solidarności. Ale rozkaz był rozkazem, musieliśmy działać w grupach operacyjnych. Chociaż przyznać muszę, że my żeśmy robili dobrą robotę. Była godzina policyjna, trzeba było, a akurat pracowałam na dwie zmiany, więc samo przez się niestety musiałam mieć przepustkę, żebym mogła przejść. Zimno było potwornie i przecież to był okres bardzo trudny i ciężki. No ja pamiętam, ten dzień dla mnie był taki bardzo trudny i straszny, bo to przeżyłam osobiście bardzo i nie wiedziałam, co mam z sobą zrobić. Miałam wtedy 20 lat.